Fundacja Ogród Marzeń zorganizowała pierwszy zjazd stypendystów programu Kuźnia Młodych Talentów, który prowadziła przez 11 lat. Ja otrzymałam swoją szansę 6-7 lat temu, gdy byłam jeszcze nastolatką i chodziłam do szkoły średniej. I nie ukrywam, bardzo mi to pomogło. Nie tylko finansowo, ale też duchowo zmotywowało mnie do działania i sprawiło, że zaczęłam wierzyć w dobro. Jakkolwiek by to nie brzmiało, możecie stwierdzić, że to jest jakieś kiczowate coś tam, ale ja naprawdę dzięki temu zaczęłam wierzyć w dobro. Zaczęłam wierzyć w to, że są na tym świecie ludzie, którzy chcą mi pomóc, którzy chcą sprawić, że będę mogła rozwijać się dalej w kierunku, który kocham, a kocham pisać. Impreza odbyła się 25 marca 2023 roku w restauracji Słoneczna. Było mnóstwo wzruszeń. Płakali stypendyści, sponsorzy i organizatorki z Fundacji Ogród Marzeń. Pamiętam ten dzień, kiedy poszłam do biblioteki do pani Grażynki zapytać, czy powinnam aplikować. Siedziała tam pani Frałkowska i tego nie zapomnę nigdy. Pani Frałkowska powiedziała, że ze mnie coś będzie i to są niby takie małe słowa, ale jednak dałem nadzieję. Jednak dała mi nadzieję na to, że jednak mogę sama coś tworzyć, bo sama też rysuję, piszę, fotografuję. Mimo tego, że już tak bardzo się nie rozwijam w tamtym kierunku, znalazłam sobie zupełnie inne zajęcia. Wszystko zaczęło się od tego, że sfinansowaliście praktycznie państwo moje przygotowania. Musiałam jeździć do Poznania. Po to, żeby przygotowywać się u kompetentnych osób, żeby zrobić teczkę na tę uczelnię. Stypendium otworzyło mi wiele dróg. Dało więcej możliwości w młodym wieku. Ja byłam raczej... Dziękuję i wolę gdzieś z tyłu. Teraz nie boję się takich wystąpień, takich... nie wiem, przemówień, można to tak nazwać. Nauczyłam się tego, można powiedzieć, w fundacji, bo tam poznałam nowych ludzi, tam, nie wiem, pierwszy raz mogłam się z ludźmi tak bardziej, no i zabrakło mi słowa, skomunikować, można tak to nazwać. Jak widzicie, jestem w szkole, ale ja niczego się już nie uczę, to teraz ja stoję po tej drugiej stronie, ja uczę, pracuję z ludźmi z całego świata, z Afganistanu, z Ukrainy, z krajów afrykańskich, i pomagam im zintegrować się tutaj w naszej kulturze, uczyli ich niemieckiego, uczyli ich historii, polityki, kultury, a więc wszystkiego, co z Niemcami i z tym krajem jest związanego. Więc, że tak powiem, oni zaczynają swoją przygodę w tym kraju ze mną. Aktualnie mieszkam w Zielonej Górze i to, czym się zajmuję, to jestem psychologiem, psychoonkologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia. Stąd właśnie ćwiczę, żeby rozumieć lepiej moich pacjentów, tak? Pracuję w poradni zdrowia psychicznego i w ośrodku interwencji kryzysowej, który współpracuje z domem samotnej matki, a prywatnie jestem żoną i matką 18-miesięcznej córeczki. Jestem dietetykiem i psychologiem i od 3,5 roku tutaj właśnie w Jarocinie prowadzę swój biznes, także i mi udało się jakby swoją pasję właśnie przekuć w życie zawodowe i jestem też mamą właśnie rocznej Kalinki. Zawodowo zajmuję się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i wydaje mi się, że moja droga zawodowa nie wyglądałaby w ten sposób, gdyby nie właśnie Fundacja Ogród Marzeń, bo właśnie tutaj pierwszy raz zetknęłam się z dziećmi z niepełnosprawnościami. Fundacja Ogród Marzeń przyznawała stypendia od 2011 roku do 2022. Przez 11 lat stypendia otrzymało 145 młodych ludzi. W sumie przyznano 220 stypendiów. Organizacja przeznaczyła na ten cel ponad 300 tysięcy złotych. Przyznanie tak wielkiej kwoty na stypendia było możliwe dzięki sponsorom. Firmom Drobut S.A., Workaford, Sangas, Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Polwos, Anglista Szkoła Języków Obcych, a także osobom prywatnym, które na ten cel przekazały pieniądze. Danucie Maćkowiak, Hannie Szałkowskiej, Aldonie Łyskawińskiej, Mikołajowi Kostce,
księdzu Łukaszowi Ograbkowi, Stanisławowi Martuzalskiemu i Robertowi Nowakowi. Kocham pisać, odkąd pamiętam. To jest moja pasja od dzieciństwa i zawsze mówiłam sobie, że kiedyś napiszę coś, co zostanie zapamiętane. Nie wiedziałam, czy to będzie po prostu jakiś tekst, który wrzucę do gazety, czy nie wiem, napiszę piosenkę. Nie miałam pojęcia. Teraz już wiem. 6-7 lat później wiem, że będę pisać książki. Jestem wdzięczna za to, co otrzymałam, za szansę, którą miałam, za ludzi, którymi się otaczałam w tamtym momencie, za panią Beatę, za całą po prostu ekipę Fundacji Ogrodu Marzeń. Gdyby nie wy, gdyby nie to, że zobaczyłam, ile dobra jest w tej fundacji, myślę, że nie byłabym do końca w tym miejscu. Coś by się zmieniło, bo ja wiem, jak duży wpływ wtedy na mnie miała ta fundacja. Ja wiem, jak wiele razy kładłam się wieczorem i myślałam o tym, co robicie, myślałam o tym, jak wiele dobra dajecie innym ludziom, jak wiele dobra mi daliście, bo ja wtedy naprawdę potrzebowałam tych pieniędzy, żeby się rozwijać. Panie Beato i wszyscy inni, z tańca niestety musiałem zrezygnować z braku czasu, a w sumie też z powodu zdrowotnych. Może nie w Paryżu, ale w zachodniej Holandii, a dokładnie w Rotterdamie, od 7 lat stawiam twarde kroki w branży beauty. Poznaję świat, poznaję ludzi, poznaję siebie, ale w sumie Rotterdam 4 godziny drogi od Paryża, także jeszcze może kiedyś gdzieś coś tam, nigdy nie mów nigdy. Skończyłam studia, jestem wykwalifikowaną, tak to górnolotnie nazwijmy, filmoznawczynią i teraz studiuję na magisterce też filmoznawstwo. Pracuję w kinie Muza. Od niedawna jestem członkinią Fundacji Impuls, Młodzieżowej Fundacji Impuls i głównie piszę tam o filmie, o tym, jak film porusza jakieś społeczne tematy i też recenzje. Pisałam też recenzje w Horyzoncie Kina. Bardzo miło wspominam w ogóle współpracę z fundacją z takim rozrzewnieniem, ponieważ to były zawsze okazje do pośpiewania. Teraz głównie śpiewam pod prysznicem i szampony zawsze biją brawo. Staję się bardziej odważna, ale jednak jestem jeszcze zestresowana, co pewnie słychać. I chciałabym wszystkim powiedzieć, żebyście nie rezygnowali ze swoich marzeń. I nawet jeżeli macie przerwę w swoim życiu, to bardzo ważnym momentem jest, żeby odbudować to, co tworzyliście, będąc takim malutkim. Słuchajcie, macie możliwości, macie marzenia, spełniajcie je. Pamiętajcie, świat nie ma limitów. Ja to teraz już wiem, nie ma limitów. Wszystko można spełnić. Każde jedno marzenie. Podążajcie za nimi, nie słuchajcie tego, co mówią inni, nie dajcie sobie podcinać skrzydeł, jesteście piękni, wartościowi i możecie zrobić wielkie rzeczy. Ja całuję, no i mam nadzieję, że widzimy się niebawem.